Więc mamy tutaj wykres funkcji f no z takimi cyferkami, a naszym zadaniem jest policzenie całki od minus 5 do minus 2 z funkcji f plus całkę od minus 2 do 0. I tu mamy wpisać, ile ta całka wynosi. Więc zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania zadania. Ja tutaj skopiowałem i spróbujemy to rozwiązać. No więc tak, te cyferki tutaj mają chyba nam sugerować, jakie jest pole tutaj. Tu na niebiesko ta funkcja jest dodatnia, więc ta piątka to pewnie oznacza, że to pole jest 5, czyli innymi słowy całka od minus 8 do minus 4, możemy to sobie zapisać gdzieś tutaj, całka od minus 8 do minus 4 f od x dx to pewnie jest 5, co ma oznaczać ta piątka, no i całka jeszcze od 0 do 5 z f od x dx to jest 4. No i tu jeszcze mamy minus 6, co pewnie sugeruje, że to pole jest 6, ale to pole jest, tutaj funkcja jest ujemna, więc to pole wchodzi do całki ze znakiem minus, czyli całka od minus 4 do 0 f od x dx to jest minus 6. No dobrze, a teraz co my mamy policzyć? Całkę od minus 8 do minus 2. No minus 2 to wygląda, że jest gdzieś tutaj. Tak. I potem mamy dodać całkę od minus 2 do 0. Więc wprawdzie ten wykres tutaj sugeruje, że ta funkcja jest tutaj symetryczna wobec tego, powiedzmy, że to teraz minus 2 jest w połowie, więc jakby sugeruje, że to pole jest równe temu polu. Zatem ta całka od minus 8 do minus 2 f od x dx to by było, prawda, 5 plus, i tu było minus 6, czyli połowa to było minus 3, ale my nawet nie musimy się tym przejmować, dlatego że mamy potem dodać do tej całki całkę od minus 2 do 0. To teraz pamiętamy taką własność, że jeżeli, może tu ją napiszę, że jeżeli całkuję funkcję, czyli całka powiedzmy od a do b z f od x dx, czyli mam przedział ab, a, b powiedzmy, i tu mam jeszcze c, plus całka od c do d z f od x dx, ta sama funkcja, to razem jest całka po tym przedziale ac, ad, czyli a, przepraszam, tu ma być b, przepraszam, tu jest b, a tu jest, no niech się nazywa d, to tutaj zmienię. Czyli mam całkę od a do b i potem od b do d, to jest razem całka od a do d f od x dx. Czyli tak jak mamy tutaj, całka od minus 8 do minus 2 plus całka od minus 2 do 0, to jest po prostu całka od minus 8 do 0. I nawet nie musimy tutaj, i wtedy to będzie to pole minus to pole tutaj, czyli będzie 5 minus 6. Czyli może jeszcze raz to napiszmy tutaj. Całka od minus 8 do minus 2 f od x dx plus całka od minus 2 do 0 f od x dx to jest całka od minus 8 do 0 f od x dx. I teraz możemy to jeszcze raz zapisać, że to jest całka od minus 8 do minus 4 f od x dx plus całka od minus 4 do 0 f od x dx. Prawda? I teraz już mamy napisane, że ta całka jest, to było, ta całka jest 5, no a ta całka, przepraszam, tak, ta całka jest 5, a ta całka jest minus 6, czyli razem jest 5 minus 6, czyli minus 1. Jednostek do kwadratu to dosyć, tu jest dziwnie, że to jest ujemna. Dobrze, czyli tu jest minus 1. No i może jeszcze jedno zadanie. Dobrze, czyli co my mamy tutaj? Wygląda, że mamy tę samą funkcję f, ten sam rysunek tutaj, a mamy policzyć całkę od minus 8 do minus 4 z 3 razy f plus całkę od 0 do 5 z minus 2f. No dobrze, czyli
spróbujmy to zrobić. No więc tak, musimy tym razem przypomnieć sobie następującą własność całki oznaczonej czy też nieoznaczonej, że jeżeli mam całkę z jakiejś stałej, czyli liczby, czyli powiedzmy k razy f od x dx, gdzie k tutaj to jest dowolna liczba rzeczywista, to jest to samo co k razy całka z f od x dx. I to jest prawda zarówno dla całek nieoznaczonych, czyli funkcji pierwotnych, jak i dla całek oznaczonych. Mogę tutaj dopisać przedział AB. No dobrze, to może spróbujmy teraz, czyli tak, całka od minus 8 do minus 4 z 3 f od x dx. No to właśnie, stosując tutaj trójkę mogę wyłączyć przed całkę i to jest minus 8 minus 4 f od x dx. No i całka od minus 8 do minus 4 to jest tutaj napisane, to jest 5, prawda? Czyli to jest 3 razy 5, czyli 15. Potem mamy całkę od 0 do 5, tak? Od 0 do 5 z minus 2f. Minus 2f od x dx. Czyli to jest minus 2 razy całka od 0 do 5 z f od x dx. I całka od 0 do 5, no tu jest zaznaczone, to jest to pole, to jest 4, tak? Czyli to jest minus 2 razy 4, czyli minus 8. I nas pytają o sumę tych dwóch rzeczy, czyli 15 minus 8, no 15 minus 8, czyli 7, prawda? 7, no to wróćmy tu, sprawdźmy. 7. No i może jeszcze jedno zadanie. Dobrze, czyli co my mamy? Tutaj mamy inną funkcję, całkę od 3 do 6 z minus 5 f od x. No to chyba jest bardzo proste, prawda? Bo to jest bardzo podobne do tego, co mieliśmy. To może spróbujemy zrobić to w pamięci. Całka od 3 do 6, to tu jest zaznaczone, to jest minus 6. To jest całka z f, a tu jest jeszcze minus 5. To wiemy już, że minus 5 możemy wyłączyć przed całką, czyli mamy minus 5 razy całka od 3 do 6, czyli minus 5 razy minus 6, no i minus 5 razy minus 6 to jest 30. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.